Witam serdecznie, Grant Szczewczyk, Portal Games. Grzegorz Polewka, Portal Games. I jesteśmy jak zwykle w filmie, który opowiada troszeczkę w skrócie, mniej więcej, o danej grze planszowej, którą wydał Portal Games. I na wraz to dzisiaj bierzemy grę Teotihuacan. Bardzo skomplikowana nazwa. Jest to gra, którą Portal Games wydał w roku 2019. W roku 2020 dodruk, ponieważ gra się przepięknie przyjęła. Ja sobie wynotowałem, ta gra w minionym roku wielki sukces na świecie, 4 nominacje do Golden Geeka. I to nie tam za jakieś tam głupoty, tylko że najlepsza gra strategiczna, najlepszy wariant solo, najlepszy artwork, o czym będziemy zaraz opowiadali. Nominacje do gry roku w Hiszpanii, nominacje do gry roku we Włoszech. Olbrzymi sukces. Jeszcze zbyt wcześnie po premierze gry myślę powiedzieć, czy ta gra zostanie takim klasykiem na lata, ale na pewno była jednym z takich top Eurogier minionego roku. To na pewno, prawda? I ty jako miłośnik takich gier byłeś usatysfakcjonowany, prawda? Zdecydowanie. Czyli, że... od pierwszych testów do tego, że jak tak dalej jest rozwijana. Będziesz mógł sobie wspominać za kilka lat, że w 2019 roku to był m.in. rok Teotihuacana dla ciebie, tak? Mój drogi, jeszcze raz, zanim przejdziemy do dalszej części tego filmu, tylko jeszcze raz dla wszystkich widzów, to nie jest gameplay, to nie jest wytłumaczenie wszystkich reguł, to jest po prostu prezentacja najważniejszych elementów tej gry, żebyście Państwo sobie zobaczyli, czy jest to coś, co jest w Waszym kręgu zainteresowań, czy jednak nie. Tak? To idziemy dalej. Komponenty, czyli jak ta gra wygląda we vlogach i różnych recenzja angielska jest takie fajne wyrażenie table presence, czyli jak ta gra się prezentuje na stole. To ja może spoiler alert, 10 na 10. Że jest, nawet jak widać, stół nasze ledwo mieści to wszystko, co jest tutaj, a tak naprawdę to są komponenty, które są potrzebne do gry, ponieważ większość z tych rzeczy wszystkich ma jeszcze dodatkowy zapas części, bo tutaj tylko na daną rozgrywkę wybieramy, losujemy niektóre z nich. Więc tego wszystkiego jeszcze jest tam więcej w pudełku. Jest, jak ja się tutaj przygotowałem do tego filmu, z jednej strony ogólnie w branży wiadomo, że gra typu Blood Rage ma wielkie figurki, no to ma ten table presence, bo są figurki i wszystko inne. No i tutaj figurek nie ma, bo to jest to gra euro. Ale właśnie w kategorii gier euro, no to wygląda przepięknie, bo tutaj mamy taką 3D planszę. Ona taka jest mało zbudowana, no, w grze tam bywa czasem większa niż tutaj jest. Ona idzie w górę, a nawet już teraz wygląda... To jest jeden z takich rzeczy, które jest faktycznie wyróżniają się i one są raczej spotykane w innych grach, bo wiadomo, to takie że to duże, kostki, fajne, drewniane kafle i będzie to się... Też takie nietypowe drewno, troszkę korek, to tak. Bardziej leciutkie, przyjemne dotyku. No i świetnie się prezentuje na stole, a szczególnie jak zbudujemy całą piramidę. Ilustracje, cała ta ikonografia, która jest mega klimatyczna, zrobi się czuje, że jesteś w tej kulturze Ameryki. No i tego, tak jak powiedziałeś, że w tym pudełku tego jest jeszcze więcej, że jak się to pudełko klient otworzy, to widzi, że kupił duże, to za dwa drzewa ścięto, żeby tą grę wyprodukować. Tak, dwie choinki, świerki jakieś. Do tego są kostki, do tego jest masa różnych, przeróżnych znaczników. No i Grzegorzu, jesteśmy w dziale rozgrywka, ja Ci już współczuję, bo teraz ja Ci dam góra dwie minuty, żebyś naszym widzom powiedział, co tu się będzie działo. Jest to gra skomplikowana, z masą przeróżnych reguł i teraz będziesz musiał wybrać troszeczkę, żeby Państwu dać jakiś obraz, co tu się będzie działo. Ja już może zanim zaczniesz w ogóle powiedzieć o gameplayu, to tylko mogę powiedzieć to, na czym ja się minimalnie znam i to już zarysować wcześniej, na regrywalności tej gry, bo te wszystkie różne płytki, te inne rzeczy, to w setupie się to tworzy i to mogą być różne warianty. To byś powiedział sobie 15 sekund pod względem setupu, jak ten setup się różni pomiędzy rozgrywkami. Jakby się przyjrzycie tutaj, to ta plansza mocno dużo elementów wystaje z niej, ponieważ one wszystkie są wymienialne. Zaczynając od co jest faktycznie takim szokiem, jak to się otwiera. Jakby tu popatrzycie pod spodem, to wszystkie płytki są narysowane i w każdej normalnej grze, każdy normalny gość by te płytki tak zostawił. Grasz sobie na tym zestawie, może to jest jakby pierwsze ustawienie. Pola akcji jakieś. Pola akcji, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś wyciągnął te wszystkie, tą samą tę pudełka i sobie tę kolejność tej akcji zmienił, co w jakiś sposób wpływa na rozgrywkę. Do tego pole mamy... akcji będą ruchome, grzyby będą w innym miejscu sobie leżały. A jako, że poruszamy się z reguły od 3 pola do przodu, no to ma wpływ, bo to zależnie z jakiego pola trafiamy na jakieś inne, to naprawdę może zmienić rozgrywkę. Ja tu mam jakieś inne rzeczy niż ty masz. To za chwilę do tego dojdziemy. Okay. W grze jeszcze bardzo ważne są technologie, które modyfikują zasady gry i to jest jeden z kluczowych czynników do tego, żeby... I one są różne, czy są różnie ułożone? I to, i to. Bo tam czyli mam więcej kafelków w grze jest niż wchodzi do gry i potem też je wkładam. Wkładamy je tak, mają takie małe numerki tutaj
i układamy je w kolejności rosnącej, więc też ich kolejność może się zmienić, co też ma znaczenie. To jest, ale one głównie modyfikują zasady gry i gracze muszą sobie wybrać, co akurat chcą iść. Chciałbym pochwalić naszego reżysera filmu, który zrobił to faktycznie tak, jak powiedział, robił to dobrze. Tak, sprawdzałem, pięknie to. Muszę powiedzieć, że bo zazwyczaj się w takich shotach troszkę się oszukuje, bo na potrzeby filmu, a tutaj nasz reżyser, pięknie, brawo, dalej. Kolejna rzecz, która się zmienia, to tutaj mamy tego, co jeszcze nie widać. To jest znowu takie bazowe ustawienie, to są płytki przychylności bogów, czyli jakby coś, co jest jednym z głównych źródeł zwycięstwa, jeśli odpowiednio tutaj daleko zajdziemy. I to też, to w to chcemy iść, tak? A to mogą być zupełnie różne rzeczy. Też różne rzeczy, tak? Tak, jak najbardziej różne. I to są takie, do tego mamy tutaj płytki, które nam różne pola zmieniają. Te są też różne, tak? Też są różne, to wszystko coś, tutaj te łaski też mogą być inne. Dobrze, dobrze, już koniec, bo już i tak Państwo zrozumieją, że tego jest dużo różnych wariantów. No, że każda rozgrywka... Grałem już wielokrotnie i to tak naprawdę każda rozgrywka ma swoje własne. To jest tak, że siadasz historię. I patrzysz danego dnia, co nam się wylosowało, jak się ułożyło i masz taką przykładowe 10 minut zwiechy, jak będę dzisiaj miał plan na zwycięstwo, tak? Na szczęście nie 10 minut, ale generalnie tak, dla mnie jeden z moich ulubionych, i tak, ja nazywam to dobre euro, to ten element ma, bo choćby w Agricoli masz te wszystkie swoje karty i planujesz sobie, jak chcesz rozgrywać. Masz w Terra Mystice tak samo, bierzesz frakcję i ty wiesz, że grając daną frakcją, ty powinieneś coś iść, patrzysz jeszcze na układ tych wszystkich kafelków, właściwie dobierasz układ swoje frakcje. I tu podobnie, patrzysz na układ technologii, czy one technologie się w jakiś sposób wiążą z tym. Tak? On to dobierasz, patrzysz na swoje właśnie kafelki startowe, które też zupełnie zmieniają sytuację na dzień dobry. To jest mój setup mój. To jest twój setup, dostajesz 4 mój kafelki. Mój setup jest inny niż twój setup. Jak widzisz, przykładowo, zupełnym przypadkiem z Markiem wybraliśmy tutaj dwa zestawy i jak patrzę sobie, z czym ja zaczynam, albo a z czym ty zaczynasz, to czemu masz więcej? To jest jakby, wygląda to zupełnie inaczej, prawda? Jak to jest możliwe, czyli, że ja mam tych surowców tak 3 razy więcej od ciebie? Ponieważ jest to oficjalny materiał wydawcy, nie możemy powiedzieć, że gra jest niezbalansowana, ale Państwo widzą, że ja mam tego mniej, wyraźnie. Tak, ale jednak ty masz znowu, jesteś do przodu tutaj, jesteś do przodu już tutaj. Już prowadzę, tak? I to ma swoje znowu... No dobrze. Jak komuś to pasuje, to może tak to... Każda rozgrywka inna. Bez dalej. Teraz, co będziemy w tej grze robili? Ja jestem miłośnikiem, jak wiesz, klimatu. Więc ja byś powiedział mi dosłownie w dwóch słowach. To są moi workerzy, po prostu to jest moje plemię. Co to jest? Bo wiem, że będę chodził tutaj. Tak, to są twoi robotnicy, którzy będą odwiedzać różne jakby, nazwijmy to, zakłady, miejsca w mieście. Jesteśmy w mieście, w tym mieście będą różne rzeczy się dzieje. Ja odwiedzam te miejsca, tak? Tak. Dobrze, to rzecz, którą zrozumiałem. Każda taka plansza to jest, jak do niej wejdę, to jestem w tym jakby pomieszczeniu, w tym jakby budowli i tam jakieś różne rzeczy się dzieją. Tak, mamy tutaj... Każda z nich jest inna. Każda z nich jest jedna. Część zasad jest troszeczkę podobna, ale to tylko część, bo mamy las, mamy kamieniołom i mamy złoża złota, gdzie działają troszeczkę podobnie, czyli im bardzo logicznie, im więcej robotników wyślesz i im silniejszych, ale silniejszy robotnik to ten, co ma więcej oczek na kostce, tym lepsze rzeczy ci przyniosą. Czyli więcej tego złota będą kamienia. Tu będę zbierał surowce. Co możesz jeszcze powiedzieć nam, co tak zrozumiemy? Tak, czyli to są, zbieramy surowce, z jednej strony zrozumiałem rzeczy to i teraz te surowce wydajemy. I mamy parę możliwości wydawania. Jedną z najczęstszych rzeczy, to nawet widać, że to jest centrum, budujemy sobie piramidę. Za nasze surowce możemy wybudować. Tak, za kamień i drewno sobie budujemy piramidę. Wszyscy gracze będą budować tą piramidę, a jak ja wbuduję, to mam jakiś, domyślam się, bonus z tego, że ja położyłem to, czy niezbyt. To jest... No i widzę, że niezbyt. Nie, bo bonusy są i bonusów jest bardzo dużo. Po pierwsze... Kto zbuduje najwięcej danej rundzie, dostaje dodatkowe punkty zwycięstwa. Po czyli drugie, im więcej budować. Zbuduję, tym więcej punktów zwycięstwa zarobię. Im wcześniej zacznę budować, tym lepiej, bo w pierwszych rundach gdzieś się trudniej buduje, ale szybciej to więcej punktów za to dostajemy. Kładąc tutaj kafelki, to są kombinuję, symbol, tam się coś kombinuję zakrywa z symbolami, się. Ponieważ jeśli symbol będzie się pokrywał jeden z drugim, tak jak na przykład tutaj, w tym momencie pokrywa nam się ten symbol, on to popatrzę w ten sposób, tak? Nakładamy. No. Ten, trzy symbole się pokrywają. Za każdy symbol pokrywający się, płytko oczywiście można leżeć w powietrzu. W żaden sposób. Za każdy pokrywający się symbol punkt zwycięstwa. Dodatkowy oprócz punktu zwycięstwa za wyłożenie odpowiedniego poziomu. A żeby było jeszcze mało, bo tutaj wszystko się pięknie ze sobą wiąże. To jeśli mamy symbol kolorowy, to w tym momencie on nam powoduje, że idziemy do góry na kolorowym traku. Na kolorowym traku. A to tu ładnie zapunktowałeś, gościu. 3 punkty jeszcze na traku poszedłeś, tak? To by było, jeszcze tak naprawdę to był drugi poziom to nagrody, to było 6 master play zrobiłeś dla nas. I tak samo, im więcej robotników, tym więcej tych płytek w jednej akcji możemy wyłożyć. Więc tutaj jest, na to wydajemy głównie drewno i kamień. Zbieram surowce, tu buduję piramidę. Umiesz to jeszcze powiedzieć taki, to są technologie, to jest tak jak w każdej grze, że będę miał jakieś potem mocy do końca gry?
Czy inaczej? Tak, to są dokładnie takie. Tutaj one są bardzo. Po pierwsze, od razu na pierwszy rzut oka widzisz, gdzie one się koncentrują, ponieważ tutaj te numerki. To jest numer tej akcji? To są numerki tych plansz, tych poszczególnych budynków. Przemyślał, czyli ta ósemka dotyczy budowania piramid. I już widzisz, tak? Że jest 888 i mówisz, a tu jest 2-3-4-2-4. Czyli będziemy dużo budowali piramid tymi technologiami, tak? Tak, bo jeśli oczywiście wykupisz tą technologię, bo bez niej tego bonusu nie ma. Co jeszcze umiesz powiedzieć takiego? I tu wydajemy złoto, a drugi sposób, gdzie wydanie złota, to jest, tu budujemy sobie kawałki piramidy, ale piramidę jeszcze możemy przyozdobić. O, ja bym ją pięknie przyozdobił. I tu mamy, uciekła mi ta planszka, to u Ciebie jest. No, mówiłem, że to jest warsztat zdobniczy. I tutaj za złoto, jak widać, bierzemy sobie taką, bierzemy stąd płyteczkę i tutaj po troszeczkę podobne zasady, powiedzmy, znajdziemy jakąś taką nam pasującą. Zrób jakąś master... No proszę, to jest idealnie, jak zobaczysz. Ją kładziesz w ten sposób, budujesz od podstawy, czyli pierwsze muszą dojść tutaj. I tutaj podobnie jak tutaj, czyli zobaczmy się za pokrywają. Masz tylko dwie możliwości, czyli z jednej strony mniej punktów. Tak. Ale z drugiej strony. Jest to kolorowe. Dużo, tutaj jest dużo symboli świątyń i łatwo je połowić. Czyli i tam, tutaj idzie szybciej do przodu. I jeszcze tak, żeby fajnie to się jakby wiąże z budową świątyni, ponieważ tutaj już jakby zbuduję tak, nie mogę już tutaj kolejnej takiej płytki położyć. Ona musi lądować wyżej, czyli musi to być już zbudowana świątynia. Okay. Przepraszam, piramida. Czyli może być na przykład w ten sposób i kolejną mogę już paść tutaj. Więc ona też. Dobrze, dalej gościu, bo ja już pozdobiliśmy za złoto, ozdobiliśmy świątynię, rozwinęliśmy sobie technologię, zdobyliśmy różne surowce, budowaliśmy piramidę, to jeszcze tylko o tym nie powiedziałeś i daj Bóg, że to jest proste i o tym. I o tym. To jest proste, ale zupełnie działa w innym miejscu planszy. To są, to była szlachta z tego co pamiętam, może władcy, im budujemy tutaj domy. Tu mamy tor domów i to jest bardzo sprytny mechanizm. Mianowicie, to znów, w zależności od ilu mamy tych robotników, to lepsze domy zbudujemy, czy dostaniemy więcej punktów. Czyli jak mam tutaj jednego, to sobie powiedzmy, biorę taki domeczek, no i muszę go postawić gdzieś tutaj na pierwsze wolne miejsce, tak? Zdobywam sobie punkty, proste dwóch, to tutaj i tak okay, dalej, okay. I tak dalej. Każda taka budowa sprawia, że idziemy do góry, tutaj mamy te symbole, to widać, tak? Idziemy sobie do góry tutaj, o jedno pole w górę. I na końcu każdej rundy, a mamy takie trzy pełne, takie duże, do zaćmienia tak zwanego, za chwilę o tym dopowiemy. Na końcu każdego zaćmienia jest taka jakby punktacja. I w tym momencie mnożymy sobie, ile stopni pokonaliśmy, przez liczbę tu widoczną. Tak? Czyli potencjalnie to jest 9 stopni, nawet na przykład w takim przypadku 45 punktów. Rozumiem. Czyli to jest taki typowy Eurasek. Trik polega na tym, że idąc w górę, odsłaniamy kolejne budynki i ta wartość spada. Nie, rozumiem. Czyli jeśli jeden gracz to pójdzie, no to on tych punktów wyciągnie dużo. Dwóch, trzech. I to zacznie, to już to zacznie maleć, więc... Dobrze. To jeszcze powiem tylko o tym i ja postaram się jeszcze nie zemdleć, że jeszcze to ogarniam. To jest akurat plansza, która się mocno zmienia, bo to wszystko jest wymienne. A, to są po prostu jakieś i to są mocy. Takie specjalne akcje, które tam możemy uznać. Ten symbol kluczyka jest bardzo ważny, ponieważ w grze, bo co robimy w grze? Bo to jest gra... Budujemy piramidę, mam nadzieję. Gdzie ruszamy się tym robotnikami. I ten robotnik jak wyjdzie na taką akcję, to on sobie ją wykonuje. To jest proste. I później ruszasz kolejnego w kolejnej swojej duże i tak kolejnego. Możesz lądować ich razem, jak mówiliśmy, żeby byli mocniejsi. Ja ci opowiem zaraz o tym, ale, ja to, no. Ale masz pola z kluczykiem. I on tam się utknął. I on tam utknął. I tutaj, tam są fajne rzeczy, ty chcesz tam wchodzić, ale tego robotnika nie możesz ruszyć. Chyba, że stanie się jedna z dwóch rzeczy. Albo ktoś stwierdzi, że kurczę, ta akcja jest taka fajna, że też chce skorzystać i on tu wejdzie. I wypnie go, tak? Musi zapłacić to dolar wtedy kakao, okay. Więc nie jest to takie za darmo, a w tego wypchnia ty się cieszysz, bo możesz nim ruszyć. Mm-hmm. Lub druga możliwość, możesz sam stwierdzić, dobra, to mam już poblokowane prawie wszystkich, ja chcę ich uwolnić. I albo płacisz kakao, żeby to zrobić, albo w bardzo desperackiej sytuacji, nie polecam nikomu, mówisz, dobrze, ja nic nie robię w swojej rundzie, nie ruszam żadnego, w swojej turze, nie ruszam żadnego z nich. Ale uwalniam wszystkich. Wszyscy z tych kluczyków i schodzą. Dobrze. To teraz, proszę Państwa, mam, że jesteście wciąż z nami, bo to było poważne wytłumaczenie poważnej gry, ale powiedzmy o tym głównym mechanizmie teraz w dużych, prostych, kapslokiem słowach, czyli w swojej ruchu aktywuję jedną z moich kości, która pętuje moich workerów. Tak. Poruszam ją do trzech pól, powiedziałeś? Od jednego do trzech pól, tak. Czyli mogę wylądować, tą kostką wyląduję albo tu, albo tu, albo tu. Dokładnie. Jak sobie wyląduję, to wykonuję tą akcję i przy różnych sytuacjach, jak te akcje są tak silne, jak ta moja kostka, to nie dotyczy każdej planszki, ale tak to mnie wygląda, że chcemy, żeby ta nasza kostka była silniejsza niż słabsza. I chcemy też gromadzić najczęściej te kostki razem. I dobrze, i teraz te kostki też się potem polepszały. One się kiedy polepszały? Bardzo z reguły, jak wykonujesz tą akcję tutaj głównej tej planszki, jak widzisz, tu masz takie symbole, jakby to jest liczba kostek, które użyłeś i to z takim plusikiem, to znaczy, że idziesz
oczko w górę. Czyli tutaj przyjechałem, coś tam się wydarzyło i ta jedynka już zamienia się sobie w dwójkę. Tak, i ona sobie potem pójdzie, zamienia się w trójkę. Tak jest. A powiedz mi też, a na niektórych planszkach jest tak fajnie, że jak mam więcej kostek, że tutaj już miałem na przykład jedną w tym kamieniołomie i teraz przychodzę drugą i to jest lepiej niż gorzej, tak? Jest lepiej niż gorzej, ale znowu tu masz, tu sprawdzasz po prostu wypadkową ile kostek. I jaką siłę mają? Przepraszam, to jest ile kostek i tu mają jakąś siłę, tak? Jaką siłę ma najniższa kostka z niej? Najniższa kostka. Czyli ta jedynka tutaj cię mocno ciągnie w dół, tak? Ale znowu on jest... się daje do zwolnienia, ten botnik jakby migdy. I teraz dochodzi do czegoś, co... Bo państwo myślą, że to jest koniec. No gdzie państwo się wyrychlają? No, to nie jest koniec. Dojdzie do takiej sytuacji, że ta kostka dojdzie sobie do wartości 6. Tak jest. I on umiera? To jest specjalne... Jakby w tym lorze, w klimacie gry, to tak, on w tej chwili... W tej chwili, ale... Tutaj w tym jakby kulturze to jest właściwie czyli święto. Jest zabijanie. To jest święto, to jest zabijanie. On po prostu to w tej chwili wstąpił. To jest Ascension, on w tej chwili został Nirvana i jest super. I co, czyli miałem piątkę, wszedłem sobie, zamieniam się w szóstkę i co się wydarzy? I teraz wszyscy się cieszą, chowają go na Alei Umarłych, czyli idziemy znów tutaj na tym torze w górę, tym, który kupuje tutaj, to jest też, więc tutaj kolejny sposób, żeby się dostać i dostajemy jakąś nagrodę. I tutaj nagrody znów sobie wybieramy, co nam w tej chwili pasuje. Od... Jednorazowo taką nagrodę. Tak, 5 kakao, 5 punktów zwycięstwa, idziemy w górę na jednym albo dwóch torach świątyń lub jeśli mamy na początku gry zaczynamy z 3 robotnikami, możemy wziąć nowego robotnika tutaj. Dobry. Co ważniejsze, to jest jakby cykl. To w ogóle wszystko jest cykliczne, tury, krążenie dookoła, czyli ta szóstka odradza nam się i staje się jedynką, która ląduje tutaj. Dokładnie tutaj ląduje? Dokładnie tutaj ląduje. Na polu numer 1. Na polu jak to się pięknie spina. I nadal mamy tylko robotników, więc... Proszę Państwa, ja mówiłem, że to nie będzie gameplay. Powiem, że tak w skrócie powiemy. Co Państwo na pewno zrozumiało, olbrzymia regrywalność, to co powiedzieliśmy na początku. Bardzo dużo przeróżnych tych opcji. Na pewno już zobaczycie, że punkty zwycięstwa, tutaj budujemy sobie budynki, tutaj idziemy na górę w tych bogach, tu były punkty zwycięstwa za budowanie tej świątyni. Tutaj o technologii, nawet nie zaczynamy opowiadać o tych technologiach. Dużo się w tej grze dzieje. Zobaczmy, co powiedzą o tej grze recenzenci. Unique things about this game is the locking mechanism. So the moving the dice around and upgrading the die and having better actions based on the number of dice and the numbers on those dice, nice idea, it works really well. Especially when you mix it with some text, a text says every time you go here you get an extra food and a point, or maybe you get an extra food and a point and a resource, and now, you know, and then you have a 4 moving around and then you're upgrading it until you get to the 6 and then you get some cool bonus, that's neat. I really like that concept. You are using these workers in very specific locations and you are limited by their movement. You can't just traverse the entire board anytime you wish. You are limited to moving 3 spots, meaning that you are planning 2-3 turns in advance to be able to have workers land in very specific locations at very specific times to gain the benefits of these specific locations. Yeah, I mean, it's super unique and I've never seen anything quite like this or been faced with a puzzle quite like this, because if you want to activate the highest abilities, you have to have all 3 dice there. But if you have all 3 dice there, and then it turns out, oh, I need wood, then you have to spend 2 turns just getting one of those dice over to the wood. Whereas if you spread out all of your dice across the board, you can kind of trigger those abilities exactly when you need them. Yeah. So you have to decide which of those things you're going to do. It's not always an easy decision. Every time you move a worker, you've got so many options for what you can do with him. And as they get stronger and stronger and more powerful, the mental processes that you have to go through, the grinding you have to do to make sure they're in the right place at the right time to pull together whatever your big, multi-stage, elegant plan is, it's just delicious, this game. No to proszę Państwa, nieprzypadkowo zaprosiłem do tej gry, do tego filmu Grzegorza, ponieważ Grzesiu tą grę zna, katuje, lubi, to powiedz, więc to jest gada Grzesiów. I powiedz, czym się taki Grzesiu charakteryzuje, że mu się ta gra spodoba? Po pierwsze, Grzesiu lubi właśnie, kiedy każda rozgrywka jest inna. I tutaj chyba... No jest to jedna z najlepszych gier pod tym względem. Naprawdę ciężko mi znaleźć inną. Absolutny top, jeśli chodzi o regrywalność. Tak, bez... No ty mnie przekonałeś na pewno, bo tu jeśli chodzi o to... Nadal tak naprawdę. Tabliczek to masakra. Grałem już dobrych parę razy, a jeszcze nie sprawdziłem. Wariancie z instrukcji są jeszcze 2 warianty, które ciągle jeszcze czekają. To warianty są. Bo te kafelki dostajesz 4 losowe, jeszcze z nich wybierasz normalnie 2. Natomiast jest wariant, kiedy robisz drafcik.
Wszystkie gracze przez to. Tylko to wymaga faktycznie, żeby każdy gracz dobrze znał. Musi wiedzieć, co to jednak już, to już, a u nas jednak z tym składem... Rywalność gigantyczna. Powiedz mi, podejrzewam, że nie grałeś, ale być może wiesz chociaż z opinii, żeby Państwu powiedzieć do kamery. Variant Solo? Słynna automata. Variant Solo i jest podobno bardzo dobry. Ja nie grywam Solo. Ale ja widziałem natomiast w Bluebooku, tam jest cały faktycznie część tam instrukcji. Są specjalne kafelki, tam jest tego dużo i wygląda to naprawdę ciekawie. To nie jest proste, zdobyć więcej punktów zwycięstwa, pobić swój najlepszy wynik. Tam jest faktycznie automata. Czyli jak gramy Variant Solo, to możemy się temu przyjrzeć. Zdecydowanie. Tak. Zdecydowanie. Opinie ma bardzo dobre. Jak lubimy figurki, to nie. Nie. I ja chciałem powiedzieć bardzo uczciwie, klimatu w tej grze nie ma za grosz. I ja uwielbiam, jak to wszystko pięknie wygląda. I ja tutaj się bardzo cieszę, że tam budujemy tą piramidę. Ale jak ja w tą grę grałem, no to nie, no chodzi tą kostką, ona ma siłę 4 i dostaje tyle bonusów i tam się, no nie ma klimatu. Są to, dla mnie to są, jako eurogracza, który ten klimat wyczuwa na odległość, bo są takie, zawsze do niego takie delikatne fragmenty, to tutaj muszę przyznać, że aż tak źle nie jest dla tych eurograczy, ponieważ świetnie działa ten właśnie mechanizm szóstki, jeden mechanizm odradzania się, jest fajny, klimatyczny. Tutaj mechanizm zaćmienia, resetu tego wszystkiego też fajnie działa. Ma to wszystko jakiś sens, ma naszą logikę. To nie jest taka, są gry takie totalnie abstrakcyjne, kiedy faktycznie czytasz te zasady i tak naprawdę nie masz pojęcia w ogóle, co w tej grze się robi. Nie jest to poziom suchości Felda, jest to poziom suchości takiego tak, dobrego tak, Rosenberga. Tak, jest takim dobrym przykładem, że tak naprawdę tam może być wszystko i to nie zrobić. To jest taki lekki Rosenberg, że tam coś wiesz, co się dzieje, coś sobie robisz ten, tak? Skali? W tym zrobimy taką skalę suchości na naszej stronie internetowej. Tak, w Agricoli wiele akcji ma sens, pomijając, że pomocnicy troszkę mieszają. Tutaj kamień. Podobnie. Nie jest tak. Jak budujesz piramidę, to budujesz piramidę, tak? Powiedzmy. Jak wybierasz złoto, to wybierasz złoto. Są rzeczy, które ci się przychodzą naturalnie, łatwo. Są oczywiście niuanse, które trzeba jednak wyjaśnić. Czy to jest gra na, jak my to nazywamy też jako game night, czy to jest na cały wieczór gra? To są 2-3 godziny rozgrywki, czy jak to, jak z gameplay? Na ile osób? Jak ty to grasz? Jak to konsumujesz? My najczęściej graliśmy w 3 osoby, a w 4 osoby też się zdarzało. Dla mnie. No to jest gra wieczoru. To jest to, że umawiamy się na te oty wakana, przychodzą wszyscy, najlepiej przygotowani i smakujemy. Tak, bez dwóch zdań. Nie jest to najdłuższa gra, jaką gram w życiu, ale na pewno to jest takie solidne posiedzenie, szczególnie jak są gracze tacy jak ja, którzy lubią sobie nad tym ruchem jednak czasem pomyśleć, bo nie ukrywajmy, jak mamy tych 4 robotników i nie daj Boże, wszyscy są odblokowani, to masz tych możliwości ruchu trochę jest. Ja właśnie bardzo Państwa przepraszam, ale mam jeszcze jedno pytanie o reguły. Czyli ten filmik będzie troszeczkę jeszcze dłuższy i Grzesiu będzie jeszcze nas katował, ale być może odpowiedź jest krótka, bo nie wiem. Czy kostki innych graczy mi jakoś przeszkadzają, czy oni nam nie przeszkadzają? Tak, tego nie poruszyliśmy. One albo przeszkadzają, albo pomagają. Ponieważ... Czyli też muszę patrzeć, co inni robią przy stole? Gdzie oni tam wylądują? Znaczy, to trzeba patrzeć po pierwsze, bo w to, który gracz jakby powiedzieć idzie, to ma duże znaczenie, bo my chcemy być albo w zupełnie innym miejscu, albo go nie puścić, to wszystko zależy od stołu. Ale najważniejsze jest to, że najprostszym sposobem, jeśli gdzieś lądujemy, gdzie jest dużo graczy, to z jednej strony ta akcja nasza będą więcej kosztować. Czyli to jest problem, bo oprócz tego, że tam musimy wydać surowce, żeby coś budować, to musimy jeszcze zapłacić kakao, bo tam jest na przykład tłum. Ale w drugą stronę można stwierdzić, że okej, tam jest 4 gości, to ja może teraz poświęcę tą rundę i ja tam pójdę zyskać kakao. Bo im więcej tych jest tych ludzi, to tak samo możemy zrezygnować z akcji planszy, a zamiast tego zebrać tych kakao więcej. Więc to działa tak właśnie. Trzeba dobrze to sobie wyśrodkować, żeby... Niestety jeszcze więcej opcji. Bardzo wszystkich przepraszam. Nie, pod względem opcji tutaj jest szczególnie początek to jest dosyć przytłaczający. Kiedy już człowiek zdecyduje się, w jaką technologię chce pójść, w jaką świątynię chce pójść i w której planszy chce się skupić, ta gra wyraźnie przyspiesza, ale na początku, kiedy te wszystkie możliwości są przed tobą otwarte i jeszcze nie wiesz, co inni gracze robią, to tam faktycznie można zwolnić. Natomiast przynajmniej dla mnie eurogracze to robią i to nie przeszkadza. Proszę Państwa, wszystkich, których nie przeraziliśmy tym filmem, zachęcamy do sprawowania Teotihuacana. Wszystkich, których przeraziliśmy, podziękujcie nam w komentarzach, że was wystraszyliśmy was i się nie będziecie musieli bać tej gry już w nią grając. Jak dla mnie zasłuchaj, od razu mówię, dla mnie tam nie czułem tego, co mówisz, ten klimat. Dla Grzesia, jak Państwo widzą, no, wypływa z jego ust po prostu miód dla tej gry. Polecamy się fanom ciężkich eurogier, jedna z najlepszych gier wydanych w Polsce w ostatnich miesiącach. Takie są po prostu fakty. Polecamy się, dziękujemy. Ignacy Trzewiczek i Grzegorz Polewka.